Cześć, tu Kinga. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy. Będą też stylizacje w jesiennych klimatach. Będę Wam pokazywać nowości z lumpeksów. Byłam w Gdowie. Pokazuję Wam tutaj teraz przebitki szybkie, jak robiłam zakupy w Gdowie. Było i 100%, i jakaś przecena, i odrobinę przeceny w jednym sklepie, w którym rzadko bywam, ale czasem mi się zdarza. Zobaczycie to tam wszystko na ekranie. Wszystko to jest w samym centrum Gdowa, więc jeżeli szukacie lumpeksów, to tam są chyba 4 lumpeksy, tak nagromadzone dosłownie jakby w rynku w Gdowie. Także możecie spokojnie tam zajrzeć, jeśli jesteście z okolicy. Były fajne rzeczy. Nie było jakoś bardzo dużo rzeczy, ja jestem też bardzo wybredna, bo wiecie, że kupuję rzeczy tylko z dobrymi składami, z wełen, jedwabi itd., itd. Staram się też kupować takie uniwersalne rzeczy, w których w większości osób jest dobrze. Nigdy nie kupuję rzeczy zniszczonych, rzeczy jakichś takich o wątpliwym pochodzeniu, czy jakichś podróbek. Także pokażę Wam dzisiaj te rzeczy w stylizacjach, w jesiennych klimatach i te stylizacje będą miały też swoje nazwy dzisiaj wyjątkowo. Nazwę je od takich skojarzeń kolorystycznych właśnie albo z jakimiś zjawiskami jesiennymi. Pokażę Wam też kilka rzeczy w tych stylizacjach, które będziecie mogli też odkupić ode mnie sobie, jeśli chcecie. Z mojej kolekcji tutaj ze sklepu vintage i second hand, także zapraszam Was oczywiście do korespondencji na maila modaekokreatywna@gmail.com. Będzie też podlinkowane w komentarzu w filmiku moje vintage silk design wool. Tam w ogóle można prosić o duże zniżki, także zapraszam Was serdecznie później. A tymczasem lecimy już do stylówek i do nowości. Naprawdę mam bardzo jakościowe rzeczy, piękne. I zapraszam Was też do polubienia filmiku, jest mi bardzo miło i bardzo mi pomagacie w ten sposób. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli lubicie tego typu treści. Nie będę już mówić, co kupiłam, w którym sklepie, bo no, po prostu wiecie, że jak się jest w kilku sklepach, to potem się to myli i nie ma sensu się nad tym rozkliwiać. Pokażę Wam na początek oczywiście nowe zdobycze, słuchajcie. No i od razu zacznę od takich stylizacji i rzeczy w beżach, czyli to nie jest za bardzo moja kolorystyka. W takim czymś byłoby dobrze na przykład blondynkom o ciepłym typie urody i takie osoby o takich tego typu blond włosach wyglądają rewelacyjnie w takich rzeczach. Bardzo jasne blondynki, właśnie takie trochę płowe, trochę też złociste. To są akurat takie beże dość wyraziste, dość takie złote. Piękne rzeczy kupiłam, słuchajcie, to było, akurat to wiem, że to było w tym sklepie takim na pięterku. Słuchajcie, płaszcz Stop Shopu, pelerynka Stop Shopu, w ogóle pelerynki w ostatnich sezonach są bardzo, bardzo modne. No i wiadomo, wełna jest droga, tu jest duży procent wełny, już Wam powiem ile konkretnie. Jest, słuchajcie, 74% wełny, reszta to nylon. I to jest rozmiar, oczywiście może być to rozmiar uniwersalny, bo to jest pelerynka. Jest to mniej więcej L-ka. Tak jest z metki napisane. Naprawdę piękna rzecz, widać, że wełna. Trochę mi się tutaj, wiecie co, włosy trzymają, że tak brzydko powiem. Super piękna rzecz. Jest ta wełna w stanie idealnym, ona ma taką delikatną fakturę na sobie. Ciekawa jestem, czy to zobaczycie. Stan wełny, stan tej rzeczy jest idealny. Naprawdę jest to bardzo oryginalna i przepiękna rzecz. No i pokazuję Wam tutaj stylizację, którą nazwałam jesienna łąka. Dlatego, że właśnie łąki jesienią są takie już płowe, takie trochę już pozbawione koloru. Zostają właśnie takie złocienie i beże. Zwykle jeszcze jak jesienne słońce na to świeci, to przepiękna kolorystyka jest tych łąk. No i dlatego postanowiłam tak to właśnie nazwać. Tutaj będziecie widzieć stylizację ze spódniczką, z rajstopami też w takich kolorach, w takich brązach. Wszystko jest utrzymane w takich kolorach ziemi, powiedzmy sobie. No i naprawdę, no naprawdę rzecz jest świetna, bardzo Wam to polecam. To nie jest mój kolor, więc ja sobie tego na pewno nie zatrzymuję. Pokazuję Wam po prostu kilka wersji stylówek takich w beżu. Do tego pokażę Wam też się w sukience, która też jest właśnie w takiej trochę ziemistej kolorystyce. Jest ona z bawełny 100%, bardzo fajna sukienka, słuchajcie, taka SKM-ka, ma piękne detale, ma takie wiązanie tutaj,
rozszerza się trochę dołem i ona jest taka do przedkolana, więc nie jest jakaś bardzo krótka. Jest to Ten Fit, taka marka. Zobaczcie, tu ma metkę. Ma złotą nitkę w sobie i naprawdę właśnie przez to połączenie tych kolorów, przechodzące tutaj w taki granatowy tie-dye, i granatowy też posiada pasek, to się wszystko tak łączy ze sobą, tak delikatnie. Bardzo fajna sukienka, trochę w stylu westernowym. Można ją świetnie zestawić z kardiganem i kowbojkami. No rewelacyjna sukienka do kowbojek. Spokojnie nawet taką bawełnianą sukienkę możecie nosić w zimą do rajstop grubych, do kowbojek i albo do fajnej marynary, albo do kardigana, albo do czegoś w tym stylu, albo nawet pod spodem beżowy golfik, czy taki khaki golfik i też będzie pięknie to wyglądało. Naprawdę super, super rzecz, jest jak nowa, a zobaczcie jakie ma zatrzaski, bo tutaj warto zobaczyć detale. Niesamowicie piękne zatrzaski posiada sukienka, patrzcie, i tu ma takie piękne wykończenie też. Zatrzaski w róże. I tą sukienkę mierzę właśnie też do kozaków tam i do tej pelerynki i uważam, że wygląda naprawdę superowo. Jestem ciekawa Waszych opinii, ale według mnie naprawdę fajny, uniwersalny krój, taki wdzięczny, no i 100% bawełna to super, jak nowa sukienka, albo w ogóle nowa. Kolejna piękna rzecz to rzecz z H&M i to jest len, taki gruby, słuchajcie, len. Świetny kombinezon, taki kulotowy, albo na niski wzrost to może być nawet pełna długość, taka nie za długa pełna długość, ale spokojnie. Ja tutaj proponuję tego typu długości nosić do wyższych butów, żeby one wchodziły pod spód, żeby nie było przerwy między butem a tym, bo to skraca nogi bardzo. Bardzo fajny krój, świetny taki mięsisty len. Rzecz jest naprawdę superowa, słuchajcie. No i też oczywiście mierzę to do jakiegoś beżowego golfa, do kozaków, które wchodzą pod spód dokładnie i... No i potem nawet dodatkowo jeszcze do tej pelerynki, kolejna właśnie ta jesienna łąka, jesienne trawy. Piękna, naprawdę cudowna rzecz moim zdaniem. No i tak, żeby jeszcze podsumować te takie brązowo-beżowe rzeczy, to pokazuję Wam tu kurtkę, przypominam Wam kurtkę w takim rozmiarze L około, nawet XL może być. Ona się spokojnie nadaje na zimę. Piękna, mięciusieńka skóra, taka oversize'owa kurtka, w modnym teraz kroju, to jest kurtka vintage oczywiście, skóra naturalna, słuchajcie, będę ją niedrogo odsprzedawać jak na skórę, więc jest na wyprzedaży, też jest na Vinted, możecie zajrzeć, albo piszcie bezpośrednio do mnie. Przepiękna, gruba, mięciusieńka skóra i futerko naturalne wokół tutaj kapturka, super, naprawdę fajna kolorystyka. Teraz brązy i skóry są bardzo modne, więc słuchajcie, za taką cenę jak tutaj, to jest szok, żeby kupić kurtkę. Teraz pokażę Wam, przepraszam, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz w takich właśnie spokojnych, beżowych, szaro-beżowych trawach, że ja tak powiem. Przepiękny sweter, słuchajcie, naprawdę super zdobycz. Zobaczcie, to jest Laura Ashley, bardzo w modnym kroju sweterek, tutaj macie, o, rozmiar, słuchajcie, 12, to jest L-ka spokojnie, taki lekko oversize'owy sweterek, zobaczcie jaka wełenka. Moi drodzy, i ten sweterek jest, ma tak super skład, że nie uwierzycie. 48% wełny, 35% wiskozy, 12% nylonu, posiada 5% kaszmiru. Super skład, głównie jest to wełna, wiskoza i kaszmir, dodatek jest sztuczny, ale naprawdę niewielki dodatek i widać to po jakości swetra, ma piękny wzór i właśnie te obniżone rękawy teraz modne, jest to taka cienka właśnie wełenka, bardzo przyjemna, taka milutka, cienka. W takim swetrze się w życiu nie zgrzejecie, ale też nie będzie zimno, ponieważ skład jest rewelacyjny, z dodatkiem jeszcze kaszmiru dodatkowo. Piękna rzecz. Zobaczcie, tutaj do spódnicy mierzę Wam, do takich leginsów i butów wyższych, nawet do takich kowbojek, które nadal mam dostępne w rozmiarze 39, takich krótkich ze skóry. No, w każdym razie naprawdę fajny, nowoczesny sweter. Do mnóstwa rzeczy może pasować, do jasnych stylizacji, w takim nowoczesnym stylu cudo, po prostu cudo. Do wszystkich tych kolorów, które tutaj widzicie, będzie wyglądał rewelacyjnie i bardzo elegancko. Także naprawdę to jest super, super zdobycz. Polecam na rozmiar L, ML.
No i jeszcze na sam koniec do tego swetra pokazuję Wam kurtkę, która ma dwie strony i dlatego jeszcze w tych stylizacjach zobaczycie stronę tak jakby lewą tej kurtki, ale ona ma obie dobre strony, z tym, że jak się chce nosić na obie strony, to trzeba sobie tą metkę odpróć po prostu. Ona jest tak przewidziana na dwie strony, ma guziki po dwóch stronach, więc jak najbardziej. Pikowana kurtka, teraz te pikowane bawełniane kurtki są bardzo, bardzo modne. Piękny wzór i ma takie guziczki drewniane z tej właśnie beżowej strony. No i tutaj beż i ta szarość idealnie pasowały, jak widzicie, do tej stylówki z tym swetrem, bo odzwierciedla kolory. To jest, słuchajcie, SK, ten oczywiście 100% bawełna. SK, ten żakiecik. Jest przepiękny również z tej strony. Zobaczcie, jakie cudowne kolory. Naprawdę piękne to jest. To jest taki szaro-błękitny kolor z różem, takim lekko brzoskwiniowym, z zielenią. Taki bardzo pastelowy zestaw. I tutaj zobaczcie teraz stylizację oprócz tej rzeczy. Pokażę Wam też po prostu moje stylizacje, które specjalnie dla Was na inspiracje dzisiejsze zrobiłam. I one będą się nazywały Babie Lato. Dlaczego Babie Lato? Mi się kojarzy właśnie z takim piękna pogoda, jeszcze niebieskie, błękitne niebo, słońce, jeszcze jakieś ostatnie jesienne kwiaty, takie rano i wieczorem takie niebo zaróżowione, wszystko takie w takich troszkę zgaszonych, troszkę prześwietlonych mgłą kolorach i to właśnie mi się kojarzy, dlatego z Babim Latem. Babie Lato, ta kurtka do swetra, będzie tu kilka wersji, będzie sweter różowy, taki alpaczkowy, ręcznie robiony do jeansów, i różne szaliki, które Wam zaraz też pokażę. I będzie też wersja z takim moim kaszmirowym niebieskim swetrem i z różowym paskiem. Wszystko w takich właśnie odcieniach, zgaszonych odcieniach różu szarości i niebieskiego. No i tutaj Wam chcę przypomnieć, bo mam przepiękny szalik, który tam widzicie w jednej stylizacji. Taki cieniowany od takiego lekkiego malinowego do takiego łososiowego różu. To jest jedwab 100%, słuchajcie. Piękny, mięciutki szal, ideał na jesień, bo w takim jedwabiu jest naprawdę bardzo ciepło, a jeszcze nie jest na tyle gorąco na polu, że chcemy takie bardzo ciepłe, wełniane rzeczy, które wtedy mamy wrażenie, że nas gryzą, bo jest po prostu za nie za ciepło. Cudowny szaliczek. Bardzo Was zachęcam do tego szaliczka, żebyście się zgłosili. Pokazuję Wam do tego też piękny, który mi się udało właśnie teraz kupić, szal z moheru naturalnego. Cudowny kolor, zobaczcie, jaki piękny kolor to jest. Błękit taki szary. No i właśnie to wystąpiło, słuchajcie, w tych stylizacjach. Pokazuję Wam tam też stylizacje, po prostu takie dla inspiracji z moją kurtką z Medicine Tone, co ma Venus Botticelli'ego na plecach, narodziny Venus. No i ona właśnie tutaj do Babiego Lata nawiązuje. I tak to wygląda, przepiękne kolory, no jestem po prostu zakochana w tych kolorach. Pokażę Wam teraz przepiękną jeszcze bluzkę, którą kupiłam, jedwab z wiskozą, 30% jedwabiu i ma bardzo piękne zdobienia. Wybaczcie, bo niektóre stylizacje są prześwietlone, niestety nie miałam wyjścia, ponieważ no takie tu jest głupie światło u mnie, że w niektórych godzinach nie da się nagrywać. Piękne zdobienia, jedwab i wiskoza. Tył jest taki śliwkowo-wrzosowy. Jest na mnie na tyle za duża, że nie wygląda dobrze, więc nie mierzę jej, ale widzicie sami, że no jest po prostu cudo. Tu ma zameczek gdzieś z boku, tak, z tej strony jest zameczek do otwierania. Śliczna bluzka. Kochani, lecimy dalej. Pokazałam szale, buty, słuchajcie. Buty dzisiaj też są. Pokażę Wam najpierw, co kupiłam sobie. Mianowicie kupiłam sobie nowe, nowiutkie. Zobaczcie. Nowiutkie, skórzane trapery z H&M za naprawdę jakieś śmieszne pieniądze. Takie buty skórzane kosztują około 400-500 zł, czasem nawet więcej, zależnie od firmy. To jest skóra, bo tam jest napisane H&M w środku, leather. I zresztą widać, że to jest skóra, one nie mają wkładek ocieplanych, tylko takie
właśnie taką skórę w środku. Superowe trapery, bardzo fajne mają te podeszwy, bardzo jakościowo to wygląda. No mnie się strasznie spodobały. Tutaj była jedna wada, którą oczywiście ja sobie naprawię, to w ogóle nie ma problemu. Jest taki minimalnie ukruszony ten, tutaj ten traper, ale to nie jest oderwane, tylko to jest takie pęknięcie, które oczywiście ja sobie skleję takim super specjalnym klejem. Także to się w ogóle nic z tym nie stanie, jeszcze to potem zabezpieczę takim, wiecie, przeciwwodnym sprayem i tak dalej. No mega super trapery. No i tu pokażę Wam teraz je w takich stylizacjach, które się będą nazywać pochmurne jesienne niebo albo chmurne niebo, inaczej. I będą te stylówki z cieniowanymi takimi szarymi rajstopami, popielatą spódniczką i swetrem, takim bardzo uwielbiam ten sweter, naprawdę, on jest z Top Shopu, z takiej angorki z wełną i prócz szarego ma takie pomponiki ponaszywane, które są w takich fioletowo-różowych odcieniach. No i właśnie to mi się kojarzy z takim już bardzo późno wieczorem, takie niebo jesienne, trochę szaro, jest już taki listopad bardziej. No i to jest właśnie ta styluwa moja w takim klimacie już, takim trochę mrocznym, może halloweenowym lekko. Są to takie buty, które... Ja bardzo lubię takie buty, ale zazwyczaj noszę takie buty, mam bardzo dużo czarnych butów w ogóle. Słuchajcie, naprawdę kiedyś Wam może pokażę moje zimowe czarne buty, mam tego mnóstwo w różnych stylach. I jeżeli noszę tego typu trapery, to raczej właśnie takie do jakichś stylówek takich trochę ekstremalnych, trochę imprezowych. W związku z czym postanowiłam sprzedać buty, które mam też takie traperki i nosiłam je może dwa razy. Bardzo fajne, mięciutkie trapery. One są też dobrej marki. Całe ze skórki, lekko ocieplane, bardzo wygodne, rozmiar 37 oczywiście, bo ja w nich byłam, tak, nagrywałam w nich stylówki i byłam w nich parę razy, ale ja w takim stylu też bardzo często nie chodzę, właśnie dlatego nie zostawiam sobie dwóch par. Tamte są bardziej ekstremalne, a ja jak właśnie już to wolę takie mocniejsze buty już, jeśli w tym stylu mają być. Te są takie, że można je spokojnie nosić na co dzień do takiego właśnie trochę bardziej już... stylu, wiecie, tak zwanego chuligańskiego, ale nie są w ogóle ekstremalne. Pokażę Wam z bliska. No i takie buty też są dosyć drogie, więc ze skóry całe i w ogóle bardzo fajną mają podeszwę. Widzicie, takie typowe właśnie traperki, ale nie jakieś bardzo, bardzo wysokie. Można je nosić do normalnych już strojów, takich, że na przykład spodnie. Ja mało czarnego teraz noszę, więc te buty wszystkie to właściwie są do stylizacji albo tak na od święta. No, naprawdę super, taki troszkę węższy krój, więc są takie zgrabne bardzo na nodze, super się dopasowują. No i tu Wam pokażę jeszcze ocieplenie w środku, naprawdę fajne buty, więc bardzo Wam polecam, jak ktoś ma taki rozmiar, widzicie, Caprice, i to ocieplenie jest, no tak, jest jak nowe wszystko. Także naprawdę świetne buciki, tam jest, widać też spód. No i są naprawdę super, one są lekko ocieplane. W przeciwieństwie do tych drugich traperów, które są w ogóle nie ocieplane, ale mają wysoki kotur. Te mają taki fajny, właśnie idealny, bo się już jesteśmy jakby ponad tą pluchą, nie? Nie brzniemy w tym butem, tą skórą w tym, więc naprawdę praktyczne buty będą dla Was dostępne. Jeszcze pokażę Wam tutaj przy okazji jedne butki, które były w jednej stylizacji wcześniej w tych beżach i są to vintage buty, które już kiedyś wystawiałam. Potem stwierdziłam, że je sobie zostawię, ale wiecie co, o pół numeru mam je luźne, a ja mam bardzo wąskie stopy, więc przy wąskiej stopie i przy tym, że mam trochę luzu w rozmiarze, bo to jest 37,5, no to po prostu za dużo mam luzu w nich, ale są ekstra. To są typowe vintage buciki takie ze skóry. Bardzo ciekawe mają tutaj, to jest zamsz, to jest skóra naturalna wszystko. Obcas wygląda tak, jest wygodny bardzo i one są wywijane, można sobie je wywinąć, tutaj widać skórkę naturalną i można chodzić w ten sposób z takim wywiniętym bucikiem. Zobaczycie je zaraz też w stylówce, w środku są ocieplane takim futerkiem. Także naprawdę fajne buciki i też będę je odsprzedawać niedrogo. Możecie się, pokazuję Wam krótką przebitkę
właśnie w tym beżowo-brązowym stroju z tymi butami. Świetne jest to naprawdę. Bardzo oryginalne buty, bardzo wygodne. Słuchajcie, one są tak mięciutkie jak kapcie. No i oczywiście możecie je w nieskończoność pastować. Te buty są praktycznie niezniszczalne. Także jak ktoś lubi tego typu, takie trzewiki i bardzo wygodne buty na zimę, to polecam serdecznie. Białe kowbojki 39, co widzieliście w stylówce, oczywiście polecam. Mam super buty w najmodniejszym teraz stylu i super firmy, słuchajcie. Tylko że to jest rozmiar 35. Jeśli ktoś ma takie małe stópki, to dzisiaj będzie kilka malutkich rzeczy na niskie, drobniutkie osoby. 35, słuchajcie. Skóra naturalna. Marka, słuchajcie, Johnny Bulls Western Boots. I to są buty faktycznie oryginalne takiej firmy westernowej. No i nie muszę chyba mówić, że słuchajcie, buty są w super stanie. Bardzo gruba skóra, to są niezniszczalne buty. To są takie buty teraz, jak się to mówi, modne bikery, rozpinane z tyłu. W środku jest oczywiście skóra. No i widać, że stan butów jest po prostu doskonały. Tam można zajrzeć do środka, przeczytać wszystko. Noga się właśnie wkłada tak od tyłu. Bardzo drogie są tu, słuchajcie, takie buty. Około 1000 zł nawet trzeba zapłacić za tego typu obuwie, a już oryginalne z Ameryki to już w ogóle szok, jakie są ceny. Około 2000. Więc jeśli macie rozmiar 35 i szukacie najmodniejszym stylu teraz bucików, no to tu będziecie mieć okazję, bo naprawdę fajnie je wycenię. Także piszcie. A propos tego jesiennego nieba, to jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Kurtkę, którą odsprzedaję, bo jak niedawno Wam pokazywałam, kupiłam sobie kurtkę od G-Lab, która bardziej pasuje do mojej szafy po prostu. I to jest taka kurtka właśnie dla aktywnych. Jak idziesz na spacer w zimie, jak jest naprawdę taka pogoda, że siąpi jakaś taka mrzawka zimowa, wieje wiatr, to wszystko są rzeczy właśnie przeciwwiatrowe, takie typowo termiczne, typowo do jakiejś aktywności zimą. Tu jest super kurtka, którą też miałam dwa razy na sobie i jest w idealnym, słuchajcie, stanie. Marka Five Seasons Sweden. Fajna, super firma, śliczny niebieski kolor. No, jest to M-ka. Tu jest napisane, że słuchajcie, to jest 38. Dokładnie, to jest M-ka. Ma taką regulację z tyłu, ja tam pokażę Wam to też w stylizacji. Ja tutaj, jak ją nosiłam, to miałam tak maksymalnie spięte, bo troszeczkę jest luźna na mnie ta kurtka. To nie szkodzi, bo takie kurtki mogą mieć luz. Natomiast ona jest też taka chyba lepsza troszkę na minimalnie wyższy wzrost, na M-kę. Albo na mój co najmniej wzrost, bo to nie jest dobra długość dla osób niskich. To jest taki płaszczyk trochę, kurtko-płaszczyk. Jest świetna, zobaczcie jakie ma detale, już Wam pokażę. Nie muszę Wam mówić, ile tego typu kurtki kosztują w sklepie. Z wszystkimi tymi szczelnymi zamkami, systemami. Tutaj jest taki jeszcze spinany kaptur. No wszystko jest idealne, słuchajcie. Ocieplana oczywiście. Szczelne zamki oczywiście posiada, patrzcie. I tu jest wszystko w idealnym stanie, absolutnie nic się tutaj nie pękło, nic nie... No tak jakby po prostu kurtka była nigdy nie nośna, bo ja ją naprawdę miałam na sobie może maksymalnie dwa razy. Widzicie, to są takie zamki, które wodę... tu są wszystkie sygnowane guziczki. Tutaj też są szczelne zameczki. Tutaj, przepraszam, tu się coś przyczepiło białego. Tutaj są takie mankiety jeszcze ściągaczowe. I dodatkowo zapinany ten trzeba. Jest dosyć długa, ale dół, ostatnie centymetry kurtki na dole, zobaczcie tutaj, już nie mają, mają tylko zatrzas, można sobie go rozpiąć, więc ona nie jest tak zapinana, że się źle chodzi. Wygodnie się w niej chodzi, naprawdę jest przeciwdeszczowa jak najbardziej, bo byłam właśnie, ten główny raz, w którym w niej byłam, to byłam na wycieczce takiej górskiej zimowej. No i się super sprawdziła. Także jest świetna, bardzo Wam polecam. Piękny, przepiękny kolor niebieski. Widzicie, ile mam tu włosów od mojego Rysia? Wszystko się czepia. Tak, jeszcze jedna rzecz a propos tych stylizacji takich mrocznych, powiedzmy sobie. Mrok jesienny. Pokazuję Wam też do tej stylówki z traperami. Żakiet, który jest dużo za duży na mnie, ale jest superowy. Hyphen, rozmiar 16, czyli to jest XL-ka. Może być L-ka, XL-ka. Słuchajcie, angielski żakiet posiadający 60% wełny i jeszcze 7% różnych dodatków. Bawełniany kołnierz.
No i reszta jest jakieś są włókna sztuczne domieszane. I to jest taki żakiet w stylu angielskim, który ktoś sobie podłożył trochę rękawek, więc można odpuścić i normalnie mieć normalną długość rękawa. Nie jest bardzo jakiś krótki, na mnie jest ok, ale jak ktoś ma w swoim rozmiarze normalną długość rąk, taką typową, no to sobie powinien to tutaj rozpróć i po prostu mieć, odpuścić sobie to. Ale bardzo stylowy żakiet. Zobaczcie, jak fajnie mimo rozmiaru wygląda do tej stylówy takiej wieczornej. No, fajny materiał, ładna wełna, rozmiar XL polecam. LXL, zdecydowanie. Pokażę Wam teraz jeszcze jeden żakiecik a propos stylu jeździeckiego i to jest właśnie do tych butów wypasował, bo to jest żakiet z H&M w takim dokładnie jeździeckim stylu, ale malusieńki rozmiar, 32-34, więc albo dla jakiejś nastolaty takiej, jeszcze nie wyrośniętej za bardzo, albo dla osoby, która po prostu ma taki malutki rozmiarek, bo są takie osoby oczywiście. I on posiada w sobie, słuchajcie, 33% wiskozy. Tak, 33% wiskozy, jedna z podszewek ta jest z, też z wiskozy. No i to jest taka typowa pepitka i on ma takie z tyłu tutaj łatki. Taki właśnie w stylu angielskim żakiecik a propos jesieni. Będzie też dostępny niedrogo, na wyprzedaży, słuchajcie. To jest już taka duża wyprzedaż. Te w ogóle, te żakiety tutaj ostatnie, które pokazuję. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden żakiet, też w malutkim rozmiarze, 36. Natomiast no to jest już takie po prostu na niski wzrost, 36, ale na niewielki wzrost, no bo jest krótki ten żakiet, w podobnym stylu, takim zwężanym, teraz bardzo modnym. No i przypominam go, bo to jest też wyprzedaż, piękne kolory, ma taki bordo z fioletem, taki piękny wzorek, słuchajcie. Jak macie mój rozmiar, ale niewielki wzrost, no to jest coś cudownego na jesień. I teraz zobaczycie właśnie stylówki w tych kolorach. Takie inspiracje Wam pokażę. Nazywają się one chryzantemy i róże. No i ten żakiecik, no nie będę go pokazywać, bo on mnie jest troszkę za mały i za krótki. Ale głównie za krótki. Natomiast ta sukienka wystąpi. Czerwony pasek dodałam właśnie, żeby nawiązać do róż, takich ostatnich jesiennych róż. Sukienka jest właśnie takim chryzantemowo-astrowym kolorze i pokażę ją Wam w dwóch wersjach. Jedna będzie z moją peleryną tą szkocką, w takim cudownym malinowym różu i z różnymi dodatkami. Jeden dodatek to będzie takie coś, takie cudo z alpaki, które możecie ode mnie sobie zakupić. To jest przepiękna, samodziałowa, bardzo mięciusieńka, taka bordowa narzutka. To może być jako szaliczek. Jak nie lubicie wiązanych szali, to możecie takie coś na kurtkę albo po prostu bezpośrednio na ubranie, takie, jeżeli jest w miarę ciepło, jako taki ocieplacz, jako taki szalik od razu tutaj z takim kołnierzem jakby. Ślicznie zrobiona rzecz, to jest rękodzieło, zobaczcie, jaka piękna wełna. I ślicznie wykończone to jest. No to jest naprawdę super rzecz. Właśnie można na wierzch jako ozdobę, można pod spód jako taką cieplutką i bardzo miłą w dotyku rzecz. I na wierzch mam tą moją pelerynę, bo ta peleryna jest tak właśnie obszerna, że można pod spód jeszcze włożyć taką mikropelerynkę. No i mam to, i to mi sięga tak gdzieś właśnie do pasa mniej więcej, więc fajnie to wygląda według mnie do tej sukienki. Ja już troszeczkę odchodzę od takich ciemnych bord, bo mam bardzo dużo tych rzeczy. No i no, normalnie też włożona peleryna na tą sukienkę i taki szalik szetlandzki, szalik z wełny z moherem w takich też kolorach. No i to mi się kojarzy właśnie z takimi astrami, z takimi chryzantemami, z takimi ostatnimi jakimiś kwiatami jesieni. Do tego wzięłam sobie też taki plecaczek w takie właśnie kwiaty w takich kolorach, barwach i kozaki. Kozaki w takim bordowo-czerwonym kolorze i to jest taka moja kolorystyka, taka moja inspiracja w kolorach kwiatów jesiennych. Jeszcze coś mam dla Was, a propos właśnie tych kolorów, piękna pelerynka i ona ma też bardzo duży skład wełny, chyba 80%, już Wam powiem, 85% wełny per una, czyli to jest od Marks & Spencer. Pelerynka w pięknym kolorze, taki brąz z taką maliną właśnie.
z ozdobą, a propos tych kwiatów, z ozdobą taki naszywany, nie naszywany, to jest przypinany, to jest taka broszka. Broszka z tego samego materiału, taki kwiat przestrzenny. W ogóle te kwiaty przestrzenne też były bardzo modne. I to jest jakby taką trochę kratkę przechodzącą jedno przez drugie. Super rzecz też właśnie na jesień, bo to jest bardzo ciepłe. To jest taki jakby filc wełniany, taka parzona wełna. Piękne kolory, można sobie to do brązu, do różu, do właśnie takiego malinowego, do borda pięknie będzie wyglądać. Jak lubicie bordowy kolor i macie jakieś akcesoria w modnym teraz bordo, no to jest idealny dodatek. Też albo właśnie na płaszczyk, na kurtkę, samo, tak jak tutaj Wam pokazywałam, że o ile jest jeszcze na tyle ciepło, żeby sobie tylko tutaj tak dogrzać, to super piękna rzecz dostępna będzie. Także większość rzeczy chyba, tak, słuchajcie, wszystkie rzeczy już na dziś, które miałam pokazać, pokazałam. W kolejnych filmikach będą znowu hololumpeksowe. Będzie też filmik stylizacyjny z takim, niedługo już, być może za tydzień, z takim tematem super komfortowe ciuchy. Jak to zrobić, żeby było i komfortowo, i elegancko? Takie ciuchy do odpoczynku, które jednocześnie są stylowe. I jak to zrobić, żeby właśnie też w swoim wolnym czasie czuć się super zrelaksowanym, ciało było wypoczęte, żeby kochało te ubrania, a jednocześnie, że one będą też właśnie stylowe, eleganckie, nie będą to jakieś rozciągnięte dresy i takie rzeczy, które powiedzmy sobie szczerze, no nie są reprezentacyjne. Także takie specjalne stylówki dla Was zrobię, bo miałam dużo inspiracji, też będą stylówki a la Chanel niedługo. Więc będzie dużo nowych filmików. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście piszcie koniecznie do mnie, jeśli Wam się coś tu podoba. Zajrzyjcie tam na Vinted, jak mówiłam. I do zobaczenia do następnego filmu. Cześć, kochani!